Dzień dobry, witam, witam. Yo, hello, siemanko, witam. Ja na próbnej z Polaka miałem 20%? Nie, no jak można mieć z matury z Polaka 20%? What? To nie umiesz po polsku mówić? A, no dobra, może widzę z Ukraińcem po prostu. Cześć, siemanko, hello. What's up? Witam serdecznie wszystkich. Matem przewiduje 80%? Nie, no nawet nie wiem, matura, 2024 Polski. Co tu było takiego trudnego? Jakie były tematy na tym? Poka mi to. Hello, sorry for bothering you. I want to offer promotion of your channel, viewers, followers, views, chatbots, etc. The price is lower than any competitor. The quality is guaranteed to the best. Yeah, yeah, give me Turkish. No. Give me American Twitch Prime subs, okay? $2 to my kieszeń, okay? Thank you. Give me Prime, thank you. Dobra, git. Bo zostało ustalone, widzowie. Twitch ogłosił tam chyba przedwczoraj, czy coś takiego, że każdy sub ma tak jakby sfiksowaną kwotę, nie? Ile dostaje streamer. I zostało dokładnie potwierdzone, widzowie. Uważam, że nie jest tak źle w porównaniu do USA. W Polsce za Twitch Prime'a dostajemy $1.45. No patrząc, że to jest jakaś tam Turcja, czy tam w Ameryce jest $2, no to myślę, że jest git. Dobra, poczekaj. Gdzie... To jest dzisiaj, tak? 7 maja 2024. No to dzisiaj, tak. Godzina rozpoczęcia 9:00. Ale no właśnie, miałem zweryfikować. Powiedzcie mi, dlaczego oni to robią tak, że ci ludzie muszą tam przyjść do tej szkoły, się tam podpisać i zrobić to i tak dalej. Nie łatwiej byłoby po prostu pierdolnąć Kahoota, kurwa, szybciej by to minęło, od razu byście mieli wyniki w ogóle. O, tu jest arkusz, tak? To jest wszystko? 24 strony. Dobra, to chyba to. No co, no to jakieś pierdolnie, pokaż mi końcówek. Ej, fajnie, że dali takie coś teraz tutaj, bo gdyby był chujowy druk, to i tak jesteś w stanie dowiedzieć się co to. I co to jest to? Inu... In ictu oculi, co to jest? Czy powyższy obraz jest zgodny z wymową księgi Kochleta, kurwa? Kto to jest Kotlet, ty? No dobra, poka mi te tematy, to tam chuj. Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz wypracowanie, rozwiąż problem podany w temacie, również swoje zdanie je uzasadni. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka, w pracy odwołaj się do lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego, wybranych kontekstów. Albo dwa, jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka, w pracy odwołaj się do lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego, wybranych kontekstów. Nie, to chyba dwójka łatwiejsza, chyba co? Chyba dwójka chyba łatwiejsza mi się wydaje. Jedynka łatwiejsza 100%? Że to? Bunt i jego konsekwencje dla człowieka? No dobra, i do czego byście się... W lekturze no to do co? No kamienie na szaniec pewnie byście się odnieśli. A inny utwór literacki to co byście się odwoływali niby do buntu? Jakby w większości to byście się odnosili do Harry'ego Pottera. To co kurwa, że zrobili w pokoju życzeń sekunda trening, tak? Nemo, bo się nie posłuchał taty. Aha, bo się zbuntował i to był jego Ale Nemo to ryba, tu jest, że dla człowieka. Lektury obowiązkowe 2024 patch notes. Dobra, co tu się zmieniło? Ej, odprawa posłów greckich chyba ja nie miałem już. Państwa do gazu, ludzie, którzy szli? Ej, tego chyba nie miałem. Ty, to ja miałem kurwa z dwie lektury, a teraz dzieciakom dają kurwa całą bibliotekę do przeczytania? Ja pier... Zapytaliśmy tegorocznych maturzystów, jak im poszło. Spodziewałam się czegoś gorszego, ale myślę, że tam na 50%. No, podoba mi się. 50-50, albo zdam, albo nie. Dlaczego ten temat? Kurwa, to co, jakaś zawodówka w tle? Ej, ale w ogóle powiem wam, że mieliśmy taką sytuację i teraz mówię kompletnie bez żartów. Kurwa, to jest historia z życia wzięta, z ręką na sercu to nie jest historia z wykopu. Jak mieliśmy próbną maturę, to serio była sytuacja, gdzie tak kurwa z drugiego końca sali słyszałem takie ciche... Ja pierdolę. Była taka sytuacja i pani powiedziała, że proszę o powagę i tak dalej, mój Jezus. Ej, w ogóle ci ludzie nie wyglądają na swój wiek. A wiecie dlaczego, a wiecie widzowie dlaczego w ogóle dzisiaj mój w ogóle światopogląd i spojrzenie na ludzi z rocznika 05 totalnie się rozpierdoliło. I to tak w chuj rozpierdoliło, ponieważ, patrz, widzisz tą typce tu? Ja bym kurwa nigdy w życiu ni chuj bym nie powiedział, że ona jest 05. A dzisiaj się tego dowiedziałem z TikToka sk.tv, że ona jest 0,5, to ta jest co? 0,8? O co tu kurwa chodzi? No serio stary, SKTV, no patrz! Mam magiczną datę urodzenia, tak zawsze się śmieję, że to jest 5.05. 5.05.2005? 2005... Ona jest 0,5? Hell no! Nie wierzę w to! To musi być fakę, to musi być kurwa fakę. Ona 9 miesięcy temu nie miała 18 lat! Na relacji Izabeli Łęckiej i... Szmata. Sława Wokulskiego. Jeźdź tą kurwę, blacharę. Jedna Łęcka. Nota Łęckiej, fałszywe dziwki. Kochać to nie znaczy
zawsze to samo. Wy to widzowie nie wiecie, co to jest prawdziwa kurwa katorga, nie? Wy to nie wiecie, co to jest katorga. Ja nie miałem ustnych matur, ale musiałem pisać maturę kurwa w maseczce, rozumiesz? I się kurwa tam dusiłem, czyku. Matura 2024 pewniaczki. Ile aktualnie kosztuje subskrypcja u Matemaxa? Bo wiem, że jak ja pisałem maturę, to on już miał wprowadzony jakiś system subskrypcji SMS czy coś takiego. Ile to kosztuje u niego aktualnie? 70 kurwa złotych? Ja p***le, ale musi kopać kokosy kurwa co roku. Ja p***le. Tak o, 70 ziko ludzie kupują na matemax.pl, jeszcze do tego rok w rok kurwa AdSense napierdala na wyświetlenia i hajs. Ty, to Matemax pewnie se chodzi do jakiejś roboty normalnej, chodzi se do roboty, tak o, bam, 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 i nagle przychodzi ten jeden moment w roku, gdzie nagle dostaje losowo przelew za 70 koła. Ja p***le. No co, no kurwa, no ja to tłumaczyłem, ja dalej widzowie nie rozumiem i to tak bez kapy. Dlaczego w CS-ie, kurwa, co za... kurwa, spell wymyślił, żeby ruch postaci miał wpływ na lot toru kurwa granatu. Możesz mi to wytłumaczyć? W żadnej kurwa normalnej grze dla ludzi nie ma takich rzeczy. No nie ma kurwa. W Valorancie granaty lecą normalnie, w Fortnite lecą normalnie, w Apexie lecą kurwa normalnie, w Call of Duty lecą normalnie. Tylko w tym ścierwie zajebanym tak jest. Tylko tutaj jak się ruszysz, to granat ma wpływ. No zobacz, ja miałem wycelowany pięknie, ale przez to, że mi się postać ruszała, to się odbiło kurwa od piksela, no. Życie. Odczekaj to. Nie odczekam. CS2 to jest gra co najwyżej średnia. Przeliteruj słowo mężczyzna. My, e, z kropką, cyzy, y, z, n, a. Ja to piszę przez szyjczy. Aha. Tak? Tak. Stupy res. Bez żartów, no to koton? Pytam o piwnicę. Piwnica. Tak? Żeby okej. Okay. Mhm. Jak jest piwnica po angielsku? Pierwsza literka będzie C. Basement. Jak koton? No, nie wiem dlaczego. Basement. Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś odcinek poprowadzi... Ty, jakąś inną galerię wzięli, zawsze nagrywali w Złotych Tarasach. Co to jest? To jest jakieś wasze miasto? Co to jest? To znaczy... Często... Ja kojarzę cię z Tańca z Gwiazdami, no. Ja też. Ale siara. Nie, poczekaj, z czego ja kojarzę Bilguna? Z Mam Talent chyba, nie? Czy on był? Mam Talent? Taniec z Gwiazdami, Szymon na żywo, twoja twarz brzmi znajomo, Celebrity Splash, miał wzwód przed skokiem? Kurwa, co? Muszę to wpisać na YouTubie. Tak się skacze na pałę. Faktycznie mu kurwa. O ja pierdolę, jak skoczył ty. Bo jak przypierdoli. Ja pierdolę. Czy on by sobie żebra połamał w ten sposób, gdyby to była większa wysokość. Jak chuj, żebra połamane by były. Dzięki. Na drugie to są dwie, czyli jeden. Czy to jest półtora? Nie. Ja dalej nie ogarniam. Jakby Polacy uwielbiają alkohol. Czemu Polacy sobie nie wyobrażają tego w formie alkoholu? Możecie mi to wytłumaczyć? Masz litr wody. 1/4 litra plus pół litra równa się. Jeśli ile to jest? Czemu oni tego tak nie liczą sobie? Co to jest? Tamiza. Tamiza to... Tamiza to była ta... Poczekaj, nie patrzę na czat. To nie była ta... rzeka, kurwa? To jest największa rzeka w... Dobrze pamiętałem, git. Ale sobie, że jeszcze masz taką gigantyczną pałę, no nie muszę sobie wyobrazić dalej. Stoisz na takiej wysokości przed tysiącami ludzi, no i w sumie spoko, masz wielką pałę, każdy widzi, że masz mega powersona, ale z drugiej strony trochę awkward. Nie no, wtedy możesz rzucić słynnym cytatem Rafoniksa po prostu. Że nie mam żadnego namiotu, tylko po prostu mam troszkę większą petardę. To nie jest moja wina. Ej, strasznie mi się chce srać, no. Jak się mówi poprawnie, Amsterdam czy Rotterdam? To dwie różne rzeczy. Nie, Notre-Dame to jest katedra, nie Rotterdam. Dosyć logiczne, Amsterdam to jest państwo. Kurwa, mam jakiś organizm, ja mam jakiś zbugowany, widzowie. Czuję się, jakbym miał się jednocześnie zżygać i zesrać. Nie potrafię mówić w twarz, może nabicie to zrobić. Yeah, ona taka piękna, blask jej zasłania mi drogę. Jestem z bombą, gdzie złość panuje ciągle. Gdzie szczęście poszło bokiem, a strach dycha za plecami.